Skoro obiecałem, porozmawiamy sobie teraz o nim. Muzykę do dzisiejszego odcinka zawdzięczamy mojemu koledze z pracy, który gra w kapeli na basie i ten kawałek to jest taki typowo szwedzki kawałek w stylu raggare, czyli coś, czego słuchają ludzie, którzy jeżdżą tymi starymi amerykańskimi wozami, uwielbiają żyć na kempingach i pić alkohol. Także okażcie mu trochę wsparcia. Podbijcie mu trochę algorytm. Jest link do YouTube i jest link do Spotify w opisie. Trochę żałuję, że nie nagrałem nic latem, ale sobie pomyślałem, że może te pierwsze nagrania z pierwszej jazdy nie byłyby wiarygodne, no bo jednak, no wiadomo, na początku trzeba się sprzętu nauczyć, a do tego jeszcze jest to rower elektryczny, do tego jeszcze bardzo specyficzny i pomyślałem sobie, ok, to odczekam troszeczkę i nie spodziewałem się po prostu, że zima tak walnie ostro z partyzanta i będzie trzymać. No teraz już jest troszeczkę cieplej, już jest, widzę, że na plusie. Jadę teraz na ostatnią w sumie już moją jazdę. Przed tym, kiedy nakręcę, chyba nie mogę tego nazwać recenzją, bo jednak cały czas jest to gdzieś tam pierwsze wrażenie. To nie jest plecak czy pompka, żeby można było po kilku razach powiedzieć wszystko na ten temat. Tym bardziej, że nie jest to mój rower, nie jest to rower, na którym jeżdżę regularnie. Jest to testówka ze sklepu i tak naprawdę tylko ją testuję. Zaczyna być już trochę mokro. Ostatnio, kiedy jeździliśmy po pracy, było minus 11 albo minus 14, nie pamiętam, napadało świeżego puchu i powiem szczerze, że tak. Kiedy jeździłem pierwszy raz, było bardzo mokro i jeździliśmy trasę, której, no nie mogę powiedzieć, że nie cierpię, ale nie muszę się zmusić, żeby tam pojechać. Jest to 15-kilometrowa pętla, która momentami jest bardzo techniczna i tam jest przeważnie błoto, tam jest przez... Myślę, że 95% roku błoto. Są takie miejsca, gdzie nigdy nie wysycha, ponieważ jest za głęboko, jest w cieniu i jest podłoże. Nie wiem, to nazwać. No bardzo, bardzo blisko jest do skały, więc nie ma gdzie to wsiąknąć. I tam, w tych miejscach, kiedy przez to błoto normalnie trzeba było się przedzierać albo, nie wiem, brodzić w nim po kostkę albo i wyżej, ten rower po prostu przez to błoto szedł. Jak to się mówi, dobry koń to i po błocie pójdzie. Więc ten szedł, to był dobry koń na błoto i tak miałem taką cichą nadzieję, że tak samo będzie w tym sypkim śniegu. No i okazało się dokładnie odwrotnie. Okazało się, że po prostu utrzymać jakąkolwiek kontrolę nad tym rowerem w takim śniegu było niemożliwe. No po prostu było niemożliwe. Rozkminiałem różne kombinacje biegu z asystą. No bo wiadomo, no gdybym wyłączył asystę, nie byłoby tego ekstra momentu na tylnym kole i to koło nie buksowałoby aż tak mocno i może dałoby się to podjechać, no ale nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby ten rower szedł przez ten śnieg, tak jak szedł przez to błoto, no nie chciał iść. I później rozkminiłem, że trzeba po prostu bardzo mocno dociskać tyłkiem siodełko, czyli po prostu dociążać tylnie koło, jednocześnie próbować utrzymać też kontakt przedniego koła z nawierzchnią, żeby się nie ślizgało, żeby nam to nie uciekło. Śniegu było sporo. Śniegu było, myślę, że ze 25 do 30 cm. Zresztą, no tak jak teraz widzicie, to już się topi od dwóch dni delikatnie i tego śniegu wciąż sporo jest. I opuszczałem sztyce do końca i siadałem na tym siodełku i dociskałem dupą i tu momentami udawało się coś podjechać, ale tak naprawdę to nie była to jakaś tam specjalnie fajna, emocjonująca czy przynosząca satysfakcję jazda w pozycji rowerzysty na rowerze mniejszego, dużo mniejszego brata. A z jazdy, no to no tak jak z jazdy, no trzeba po prostu puścić te hamulce częściej i odważyć się. Licząc na to, że po prostu pod tym głębokim śniegiem nie jest schowane nic, co mogłoby nas zatrzymać w miejscu, w jakiś tam drastyczny, brutalny i
szkodliwy dla zdrowia sposób, bo takie coś też może się wydarzyć. Muszę powiedzieć, że gdybym nie musiał, ja nic nie muszę, gdybym nie obiecał wam tego odcinka i nie zależałoby mi na tym, żeby mieć jakiekolwiek ujęcia z jazdy, to wybrałbym dzisiaj swój rower, czyli Stump Jumper, Specialized Stump Jumper, ten poprzedni model 150-140 skoku. I pojechałbym naprawdę potarzać się w tym śniegu na swoim rowerze z przyjemnością, no ale obiecałem wam i głupio byłoby, żeby nie było żadnych przebitek z jazdy. I tak jak od tego w sumie zacząłem cały ten wywód, żałuję, że nie nagrałem tych przebitek z jazdy w momencie, kiedy było sucho i kiedy dało się normalnie jeździć, bo teraz już się jeździć normalnie nie da, ale no fajnie byłoby, gdybym mógł cokolwiek pokazać. Więc te przebitki oglądacie teraz. Pamiętacie pierwszy odcinek na vloga gadany, który nagrałem na tym kanale? Dokładnie to samo miejsce. Pozwolę sobie wspomóc się notatkami. Wypisałem to, co moim zdaniem było warte uwagi, co ja zauważyłem. Po pierwsze to, co mówiłem w samochodzie. Opony. Tutaj jest na tyle eliminator. Gdyby był hillbilly albo shorty na przykład, jazda byłaby całkowicie inna, ta opona na śnieg się nie nadaje, więc jeżeli ktoś ją teraz rozważa w tym momencie, żeby kupić na tą porę roku, to odradzam, butcher jeszcze jak cię mogę, ale to też nie jest optymalnie. W zeszłym roku jeździłem dużo, miałem z przodu 2.6, z tyłu 2.3, hillbilly jedna i druga i powiem szczerze, że dawały radę, tak więc o tym możemy już zapomnieć, to jak się w śniegu prowadził, choć przypuszczam, że w tym sypkim śniegu to żadna opona tak wiele nie pomoże, ale to była tragedia. Waga. Ciekawiło mnie to, ile ma wspólnego to, co powiedział, to, co mówi, co pisze, co podaje producent z realiami. W sumie oni zawsze podają wagę tych najlżejszych modeli. Tutaj mamy kompa bez pedałów i zważyłem go dzisiaj. Jest bez dętek, ale jest zalany mlekiem. Ma tutaj tą zapasową dęteczkę przyklejoną do ramy, plus z tyłu ma tanusa, wkładkę. Zaraz wam pokażę. Tanus, jeżeli ktoś nie chce płacić za kaszkor, to jest dobra opcja. Połowa ceny. 549 koron, czyli jakieś 200 zł, niecałe chyba. Więc tak, opony, tak jak powiedziałem. Koła, felgi, obręcze.
To tak jak w wszystkich modelach Kompot, Specialized są wykonane z popularnego bardzo materiału gównolit i udało mi się zrobić tego to pięknego wgniota w czasie drugiej jazdy i to nawet nie było na zjeździe. Powiem szczerze, do tej pory z Lidzkiem się zastanawiamy, w którym momencie mogło to się stać. Fakt, że dobiłem na zjeździe z takiego niby dropa, ale powietrze uciekło gwałtownie na podjeździe i to było na dętkach, więc nie ma takiej opcji, żeby to było na zjeździe. Na podjeździe zsunąłem się z takiej skałki na bok po prostu i nie wiem, po prostu zagadka, nie mam pojęcia. Co zdarzało mi się zrobić w tym rowerze, na tym rowerze jadąc, albo właściwie to, co mi się nie zdarza, z czym mam problem? Z wyłączeniem asysty, ponieważ tak łatwo jest zapomnieć, że jest to rower elektryczny. Ta waga, czyli 5 kg mniej niż Trek Rail 7, którego testowałem poprzednim razem, naprawdę da się zapomnieć, że jedzie się na elektryku i można latać tak jak się latało kiedyś, no nie wiem, no, jakie mieliście zjazdówki kiedyś, ile ważyły kiedyś rowery enduro. Moja zjazdówka Scott Gambler Freeride 2011 rok była cięższa niż ten elektryk, a tak naprawdę wcale nie miała dużo więcej skoku, tu mamy 150, tam miałem, no dobra, było więcej, 180, no ale wiecie o co chodzi. Więc z tym mam problem z wyłączeniem asysty na zjazdach i po prostu popylam z włączoną asystą i w momencie, kiedy coś próbuję dokręcić, no to dowiaduję się, że znowu tego nie zrobiłem. Jest zwrotny przez to, że jest lekki, jak na elektryka, czyli relatywnie lekki w tym najniższym przedziale cenowym. Jest naprawdę zwrotny i daje się nim manewrować i przez to, że teraz jeżdżę na Stump Jumperze 29 cali z podobną geometrią, no ja na tym rowerze w MC czuję się jak w domu i po prostu, no to też pewnie dlatego zapominam, że nie jadę na swoim rowerze, bo kokpit jest bardzo podobny, wszystko jest bardzo podobne i latam jak na swoim. Słot w główce już od tych najniższych przedziałów cenowych bardzo mi się podoba, że to jest, chociaż tak naprawdę ten multitool jest na tyle ograniczony, że Nie wiem, ilu z Was porwałoby się na dłuższy wyjazd, mając tylko tego pizdryka ze sobą. Jakoś tak nie przedstawia on takiej strasznie dużej wartości, ale na te moje takie wypady godzinne, dwugodzinne po robocie, to jest w sam raz. Zasięg. Ostatnie dwie jazdy zrobiłem w temperaturach poniżej zera, jedna, to było dosyć zimno, druga było już na plusie i nie udało mi się skończyć baterii, jeżdżąc, tak jak powiedziałem wcześniej, na cały czas włączonej asyście. Prawie ani razu na tym minimalnym poziomie, zawsze był to max albo środkowy poziom i wyssałem baterii 60%. Zrobiłem kilometrów coś koło 30, 26, 7 może. Nie wiem, ile przewyższę, nie sprawdzałem, ale no tak mówię, no nie oszczędzałem tej baterii, więc przy oszczędnej jeździe przypuszczam, że to, co podaje producent, gdzieś tutaj Wam napiszę, ile podaje producent, wydaje mi się, że jest realne. Ten skok 150 mm wydaje mi się też, że jest optymalny na takiego ścieżkowca. Nie chciałbym mieć tutaj mniej, nie chciałbym też więcej, tak naprawdę do mojej jazdy jest w sam raz. Co do zasięgu jeszcze wrócę. Tutaj można sobie taki extender, o ile się, czy expander podłączyć, czyli w koszyk na bidon wkładamy baterię, i tutaj z lewej strony, gdzie jest gniazdo do ładowania, podłączamy kabel i wydłuża nam się zasięg o 40 km. Tak więc wydaje mi się, że jest to dosyć sensowna opcja dla tych, którzy chcą troszeczkę dłużej pojeździć. On waży kilogram, o ile się nie mylę, więc nie dokładamy sobie dużo wagi, a dokładamy sobie naprawdę kilkadziesiąt, może nawet kilometrów, jeżeli będziemy jeździli oszczędnie. Tak więc to tyle na temat tego roweru chyba, co ja mam do powiedzenia, bo tak jak mówiłem, no to jest testówka, to nie jest mój rower i nie jest tak, że ja jeździłem na nim bez przerwy, jeździłem w międzyczasie też na swoim rowerze, więc za każdym razem, kiedy wsiadałem na niego, musiałem sobie niektóre rzeczy przypominać, o niektórych nie przypominałem sobie w ogóle, czyli tak jak o tym, żeby wyłączyć asystę na zjazdach. Jest też aplikacja, ale ja nie wiem, czy tak naprawdę dużo ludzi będzie się tym bawić. Jeżeli już, to ja bym używał tego do jakiejś tam diagnostyki tylko baterii i tak dalej. Raczej nie bawiłbym się nic z ustawieniami tych konkretnych poziomów. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to, no to jest aplikacja, z której można sobie ustawić, jak każdy z poziomów będzie reagował
na pedałowanie, ile będzie wysysał życia z baterii, czyli po prostu możemy sobie ustawić to w ten sposób, żebyśmy nie musieli się bać, że z dłuższego tripa do domu będziemy wracali już na wyłączonej baterii, chociaż powiem szczerze, że na wyłączonej baterii też przez chwilę jechałem, no i nie ma tragedii, da się na niej jechać. No. Jak ktoś ma troszeczkę gdzieś tam jakiegoś soku w nogach, to da sobie z tym radę. I to w sumie wszystko, co mam do powiedzenia na temat tego roweru. Jest fajny, moim zdaniem, mi się podoba. Podoba mi się, w którym kierunku to zmierza, albo inaczej, może to nie zmierza w tym kierunku, tylko że rozgałęzia się na te monster bike'i i takie rowery bardziej przyjazne tym, którzy lubią sobie troszeczkę pokręcić. Wydaje mi się, że jest to fajna opcja na kaca, wydaje mi się, że jest to fajna opcja dla kogoś, kto jest na rehabilitacji, dla ludzi starszych, którzy już po prostu nie mogą jeździć tyle, by chcieli, a lubią i chcieliby kontynuować, więc mogą. Jest rower dostatecznie lekki, żeby go wrzucić na jakiś stojak rowerowy i nie połamać sobie kręgosłupa. Teraz powiem wam jeszcze, kto dostanie ode mnie kask. Miałem troszeczkę taką zagwózdkę, powiem szczerze, bo są osoby, które wspierają mnie nie tylko na tym kanale, bo mam jeszcze dwa inne kanały. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę tam zajrzeć, to załączę linki do dwóch filmów z dwóch kanałów, tych, które chyba mi się najbardziej na tych kanałach podobają, w opisie, i będzie mi miło, jeżeli tam zajrzycie. I przy okazji następnego mojego rozdawnictwa będę brał pod uwagę też to, kto wspiera mnie na tych dwóch kanałach, tak, bo ponieważ rozdawnictwo się nie kończy na dzisiejszym kasku. Jeżeli w ogóle nie wiecie, o co chodzi z tym rozdawnictwem, no to tutaj macie link do odcinka, w którym jest tam szczegółowo wyjaśnione, o co mi biega. A kask powędruje do tego przesympatycznego młodzieńca i w takim razie będę potrzebował danych do wysyłki, których oczywiście nie wymagam, żebyś podawał gdzieś tutaj w sekcji komentarzy. W opisie jest mój adres mail. Jeżeli wyślesz mi to w miarę szybko, to ja w miarę szybko postaram się spakować kaski i wysłać do ciebie. Następne rozdawnictwo będzie już w przyszłym roku. W tym roku myślę, że jeszcze jeden odcinek wpadnie, taki z podsumowaniem. I wszystko na dzisiaj. I widzimy się, kiedy się widzimy.